Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was po raz kolejny w... Sami wiecie czemu. Po co ja wam się w ogóle tutaj, wiecie, rozkręcać parta i was oczywiście. Gdzie polecimy trochę na solo i mamy nowy tydzień. I powiedzmy, że pójdziemy na koszykówkę, żeby coś drużynowego zrobić. A co? Niech będzie. A jednak. Jednak most. Krokodyli most. A wiecie, kto będzie na Krokodylim moście, prawda? Wszyscy wiedzą. Na Krokodylim moście będzie zawsze krokodyl. Zawsze. Tak, centralnie zawsze, więc tutaj bierzemy pana krokodylka. Którego teraz? Zwykły, złoty, taki, siaki, niebieski, szlafmycowy. A niech będzie ręcznikowy. Z tym ręcznikiem, który mu nic nie zakrywa i z tą kaczką, która lata jak dzika, powiedzmy. Bo nam się wcale na tej głowie nie trzyma, jak widzicie. Ona jeździ prawo, lewo, góra, dół. Ale niech i tak będzie. No to co tutaj się robi? Dajcie. Kłak, 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 kłak. O, już ktoś się najadł. Ale to mój się najadł. Ze mną jest psajdak dzikus. Czekaj, już co? Poczekaj chwilę. To jest bardzo dobry pomysł, wiesz? No nie mogę, no. Przepraszam cię, nie mogę. O, a ty jednak możesz. Dobra, wiesz co, ja go... No dobra. Brawo! Brawo, super! No i tak też można. Oj, króliczku, króliczku, poczekaj, 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 chciałby tak... Albo nie. Oj! Ale to jest najlepsze miejsce, w którym można dostać bombę, bo tutaj szybciutko wrócę. O, o! A już stąd szybciutko nie wrócę. Albo i nazwijmy to, że wcale nie wrócę. Dobra. Jakby to wam... Ojej! No dobra. No to był zły kąt. Masz. To też był zły kąt. Jeszcze nigdy nie używałem tutaj łopaty. Nie! No! Co za gość! Jak on mi się nasunął pod ten? No nie, i to jeszcze moja wina. Wypaliłem własnego. Darwdaka. A tam ryba była. No nie, ale to było strasznie złe. Przepraszam cię, kaczorku. Idę stąd. Aha, poza tym, że leżę. Wywal go, wywal czerwonego. Czerwonego, wywal go, wywal go, tak, wywal go. Nie, dobra, ja już się tutaj nie zbliżam teraz. O, o. Dobra, przepraszam, dobra, idę tutaj, idę tutaj. Ja się nie ruszam, patrz, ja się nie ruszam. O, jaka fala. Jejku. Daj mi go wywalić. Wyszło. Nie, jeszcze to. Ojejku, ale to było. Okej, dobra, udało się. Nie! Potrójne nie!
Nie w tą stronę! Nie w tą stronę! Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj się! Dasz radę, dasz radę, dasz radę! Dasz radę, wierzę w ciebie! Krokodylku! Krokodylku! Dobra, czy jest mój kaczor? Nie ma, są czerwoni. Czerwonych trzeba się pozbyć. Jak się pozbyć czerwonych? Oto jest pytanie. No i straciliśmy szansę. Byleby tylko czerwoni stracili szansę. No nie wierzę. Kaczor. Kaczor, weź coś wymyśl naprawdę, bo to... No, już widzę, że już nic z tego nie będzie. A może? O nie, o nie! Kaczor, dałeś cia... Nie! No ten start miał być dobry. A, widzicie. Sorry, kaczorku. Idę stąd. No słabo wyszło. Co mogę powiedzieć? Wyszło bardzo słabo. Ale nie zawsze po ten. Początki są trudne. No to chyba wyjdzie futbol. Na futbolu, tak jak zawsze, byśmy wzięli futbolowego goryla. Ale przełamiemy trochę to. Weźmiemy kogoś innego. Po prostu. Tak najnormalniej w świecie. Tak, żebyście byli mega zdziwieni. Żeby było coś z tyłu. Ale jak to? Weźmiemy tego oto misia? Jak myślicie? Czy to jest dobry wybór? Czy jestem, z kim będę w tym drużynie? Może Sówkę? A weźmy Sówkę teraz dla odmiany. Czy nie? Nie, dobra, haci! To jest zdecydowanie, nie? 100% zdecydowanie po prostu. Pierwszy! Oj, który dostał w twarz? No nie, rekinku! Przecież wiesz, że mieliśmy to już ogarnięte, nie? Coś czuję, że mnie niosą. Oj, tu jest, kurczę, wyrównana walka. Nie ma lekko. Dobra, kotek, rzucaj! Ojku, dobra. Oj, to chyba nie to. Sorry. Dobra, bierz i rzucaj, rzucaj, dobrze. No mieliście szansę. Dobra, jak to tam sprawa wygląda? O nie! Czemu ja dostaję od swoich? Oj, no wiecie co. No dobra. A, to jest mój kaczor. Teraz jestem przeciwko niemu. Przyjaciele, zostałem wrogami. Dobra, wy się bijcie. Oj. No nie wierzę. Czemu nikt nie rzuca piłki? Rzucaj ją. No.
Dobra, będzie lepiej. Są szanse. Już tak szybko wyrównaliśmy. To będzie dobrze. O, witam ponownie. Widzisz, wtedy przed odcinkiem byłeś na piłce nożnej. Teraz zapraszam na rugby. Tak myślałem, że tak się skończy. Dobra, on widzę, że nie wie, że tutaj się... A, szybko stamina kończy. Dobra, bierzcie to. Nie wierzę. No nie... No i czemu ja zawsze dostanę od tego swojego? Tak. Tak, Dandy. 8 osób. Można formować drużyny do 4. Albo wpadać solo i zawsze cię do kogoś dobiorą. Dobra. O, dobrze. Nie, daj mi to podnieść. No patrzcie, a tutaj nikogo nie było z naszych. Idziemy, wnosimy to, dobrze. Jak tak będziemy wyrównywali co chwilę, to będzie w miarę okej, ale to... Lepiej by było, gdybyśmy to przejęli. O, dobrze. Powiedzmy tak, Gandhi, bo ty jesteś tutaj akurat nowy, to za bardzo nie wiesz. U mnie jest wszystko family friendly i raczej tytuły, które ogrywam, są do PEGI 12. Jeżeli multi to kooperacyjne, to jest chyba jedyna niekooperacyjna multi, którą mamy. Oj, o widzisz, to się spotkali, no. Dobrze. Jeżeli multi to w większości kooperacyjne, a singlowo... A tak to jakieś single playerki, ale to bardziej jakieś samochodówki, czy coś w tym stylu, ale wolę raczej grać ze znajomymi, czy z widzami właśnie. Ojejku, przecież to jest moje najstarsze zagranie, ludzie. Znaczy inaczej, Gandhi z samochodówek, Gear 2 super. Ja akurat preferuję Forzę. Birta dwójkę kiedyś miałem, powiedzmy, na żywo. Czemu ja zawsze od mojego kota muszę oberwać? No właśnie, tak. No dobrze. Dalej, rzucaj! O, to był chyba najlepszy rzut w życiu. Weźmy to, wywal tą piłkę. Pięknie! Rzucaj! Ojejku, straciłem tą staminę. Oj, aż odleciałem. Dawaj. Oj, no i znowu od mojego, no wiecie co? Brać to. No i rzucaj. Jednak leżę. No Kain, co ty? No, ja biorę piłkę i ją przerzucam tam. Patrzcie, jak to łatwo idzie. Ojku, z wami wiecie co? No, że naprawdę ktoś z was mógłby to przejąć, nie? Dawaj. Dobra, dzięki. Ty. A. Ja też kiedyś streamowałeś. Wiesz co, ja zacząłem
raptem rok i kawałek temu, więc... Dobra, no i co teraz? I co teraz? Dobrze, że nam rzuciłeś. Bardzo miło z twojej strony. No, czekaj. Królik, turlaj się. Dobra, co oni tutaj kombinują? Dobra, widzę, że to już ja muszę przejść. Oj! Czemu ja zawsze dostanę od swojego? Ja mam dobry układ rodziny, wiesz? Dobra, dobra, dajcie mi to, dajcie mi to. Idźcie mi stąd. Już koniec, skończymy to. No i pięknie. Dobrze, ładnie mnie ten morsik mnie ładnie ochronił. Oh yeah! Haha! Haha! To jest najlepsze podium na świecie, nie? To ja. Dobrze. No właśnie, ja mam ustalony harmonogram i zwykle pojawiam się na żywo, powiedzmy, od 21:30 do... No to zależy, jak wyjdzie. I zawsze to jest tak, poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty. No chyba, że wychodzi jakaś rodzinna impreza czy coś, no to wtedy wiadomo, że jest jakieś tam przełożenie na jakiś inny dzień, ewentualnie wtedy wpadam w środę. Ale jeżeli nie jest to napisane na harmonogramie albo na Discordzie, to jest normalnie. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Okej. Jesteśmy teraz w trebuszach. W trebuszach trzeba być... A możemy być panem Karotką, ale nie musimy. Możemy być też złotym Nemo. W międzyczasie no, już sobie nie popijemy. Dobra, lecimy. Kochani, patrzcie. Ciach. A, ładnie bierzecie. Okej. Ja wam pomogę. Ja bym to najchętniej wywalił. Ale się nie da. To dopiero po pierwszym walnięciu. Niech ktoś tam leci do nich. A ja tutaj się będę zajmował wywalaniem. Uwaga. Dobra. Wy wywalajcie ludzi, ja wywalam boty. Jeju. Ale wtopa. No przecież... Jak to mogło tak być? Dobra. Rekinku. No nie wierzę, że... Dwie rączki, żebym ja tu był w stanie... Ale wstyd. Dobra, czy oni coś tam rzucają? Czy u nich coś tam leci? Dobra. Zróbmy tak. Tego wiaderka się pozbądźmy. Dajmy to tutaj na... Oj! Na bok. Nie! Dobra, tutaj już niestety muszę polecieć. Żegnaj Nemo! Masz tak mocno berwaliśmy? Czekaj, ile my mamy? A nie, to oni są niebiescy. To nie aż tak bardzo berwali. Ojejku. O, znowu kaczor jest w mojej drużynie, ale fajnie. Uhu. Dobra, bierzesz to? Dobra, bierz. Halo, a wy coś będziecie rzucać? Czy ja mam tutaj tak stać się mówić? Ja bym chciał naprawdę tego wiatra się podpić, ale nie ze sobą razem. No nie wierzę, no. Wywalaj to, wywalaj to, wywalaj to. Ojej. Słabo, słabo wpadłem, naprawdę słabo wpadłem. Pudding, chodź tu. Nie. No dobra, jednego tam musisz nam zabrać.
O nie! Jeszcze mnie kaczor strzelił, no. Dałbym z tym radę. O-o. Tam jest bomba! O nie! Dobra, takiego przerzutu jeszcze chyba nikt nie... No nie wiesz. Dobra. Skończmy tą farsę. Jest 5 na 5. No to powiedzmy, że jest. O, oni się teraz zaczęli rozkręcać. Ojeju! To, słuchajcie, jeżeli to tak będzie wyglądać, to my tutaj nic nie zdziałamy, naprawdę. No powiedzmy, że ja to obroniłem. Dobra. To musiałem tak zrobić. To po prostu musiałem tak zrobić. Coś mi dzisiaj nie idzie to łatwe wyrzucanie. Chyba nie powinienem tyle biegać do tego. O, o. Jednorożec leci. Podawaj mnie, podawaj mnie, podawaj mnie tu. Wywalaj, wywalaj, wywalaj! Dobra, sorry. Co tam jemy? Ja nic nie jem. A piknik je, aaa! Dobra, dobra, ja tutaj pilnuję, żeby wywalać, przyjaciel. Ja bym chciał powywalać 10 bomb, żeby akurat sobie załatwić nowego challenge'a. O, piknik je bombę kaloryczną, to tutaj masz, patrz, jedna, druga. O, leci. Ojeju, nie! Jeden punkt nam został, a wszyscy spadli. To już jest koniec. Przegraliśmy to. Koniec. Chyba koniec. Tak, koniec. Na ostro. Ojejku, ale to było... To było straszne. Przepraszam, przepraszam. Idę. Idę stąd, idę stąd, idę stąd. Nic. Nic tu nie zaszło, nie widać mnie. Dobrze, że mnie zasłoniło, przynajmniej wstydu nie będzie. Gramy praktycznie z tymi samymi osobami. Tak, jest Trorocris, jest Pudding, jest Strange Cube. No i zobaczymy, co będzie teraz. Jak to? Dajcie mi tutaj coś. Kogoś mi tam znajdziecie? No, znajdźcie mi kogoś. Dobra, w międzyczasie właśnie się napijemy. Może być i Broken Arrow. Fajnie by było się z kimś ugadać, żeby na samolocie spróbować przetrwać 2,5 minuty, ale to niestety nie mogę być solo ani w dwójkę, to trzeba być w 4 osoby minimum i dogadać się z drugą drużyną.
bo inaczej to jest ciężko. Dobra, weźmy naszego tutaj jednorożka. Niech będzie ten ciemny bokser jednorożek. Dziękuję za lureczka. No, same jednorożki widzę. A, może być. I poleciał. Uwielbiam być jednorożkiem. Nie, ty jesteś mój, zostaw mnie. Musiałem to zrobić, bo ja widziałem, że ty chciałeś mi zrobić krzywdę. Nie możesz być taką wredną małpą, co mi krzywdę robi. Ale masz szczęście. A widziałeś kiedyś zebrę z łopatą? To masz szczęście, że nie widziałeś. Ziemi. Leć sobie. Tu się trzymamy i lecimy dalej. Ty co, tak naprawdę czasami lepiej sobie stanąć tutaj i poczekać. Co się wydarzy? Chyba, że wydarzy się coś głupiego. Znaczy, przepraszam, mało inteligentnego. No to nie, to ja się z tobą nie bawię. O, wyrzucili mi małpę. O, widzę cię, znaczy nie widzę cię, ale wiem, że gdzieś tu jesteś. Może uda mi się ciebie jako tako mniej więcej... Tak, ja też nie lubię. Ja też tego nie lubię. Dobra, jeszcze co? Wywalamy tą pałkę. O, tu już jest ślisko. Dobra, wy się tam bawcie, ja sobie poczekam tutaj może. Ale aż mnie kusi. Dobra. Dobra, gdzie jest ten niewidzialny teraz? Nie ma go! To macie rybkę! Wiecie wy co? Dobra, powiedzmy, że ciebie zostawię. Oj kurde, jakie agresywne te zwierzyny. Na ślepo walimy. Goryl, ty jesteś ze mną w tym paranie jeden. O. Dobra, co tutaj się dzieje? Oj, dzieje się. Ale to był fail. Ojeju. Za to trzeba tak wziąć na spokojnie. Czas. Dobra, nie walcz, idę stąd, dobra, no. No goń mnie, no. Dawaj, chodź. Chodź, zobaczymy jak ci to idzie, no. Słabo ci to idzie. Dobra, lećcie tam w dwójkę, co? Nie macie szans z dzikim jednorożcem. Słuchajcie, oni już się na mnie sfokusowali, a ja sobie tutaj poczekam. Ale miałeś szczęście. A czy ty już wiesz, że jest ślisko? Ślisko tu! Uważaj, bo tu ślisko jest. Zobacz, samolot zamarza. O. Już udało się przed śmigłem. No i co, małpeczko? Ta, teraz to się cieszysz. Nic nie zrobiłeś ty. Nic nie zrobiłeś. Już ty, leć stąd. Dobra, kochani, słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie o takiej jakiejś tam łapce w górze, zasubskrybowaniu kanału, czy coś w ten deseń. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiam się, jak już wiecie, z połowy odcinka mniej więcej, co odpowiadałem Gambiemu, według harmonogramu.
tym samym bardzo Wam dziękuję i pa, pa.